Początki psychochirurgii sięgają lat 80. XIX wieku, kiedy Gottlieb Burchardt wykonał pierwsze zabiegi polegające na resekcji fragmentów kory mózgowej u 6 pacjentów chorujących na schizofrenię i opisywał, że oni się tam uspokoili. W 1935 roku John Fulton opisał, że szympansy po obustronnej resekcji kory przedczołowej są pozbawione zdolności wyrażania emocji, stają się bardziej kooperatywne, silniej dążą do wykonania zadań, nie przeżywają przy tym frustracji, nie przeżywają złości. No i to było podstawą takiego myślenia, że może by tak spróbować u chorych psychicznie pacjentów. No i tutaj ojcem tej psychochirurgii był Antonio Egas Moniz, bardzo ambitny psychiatra portugalski, który wynalazł lobotomię. Wysunął on hipotezę, że u osób chorych psychicznie w płacie czołowym występują, w płacie czołowym tam się znajdują te wszystkie ośrodki, prawda, woli, sumienia i tak dalej, tej osobowości, że występują tam nieprawidłowe połączenia neuronów, a jeżeli usunie się te płaty czołowe, to stan pacjentów może się poprawić. Usunięcie to byłby zabieg lobotomii, zniszczenie tych płatów czołowych, później nieco bardziej subtelnie leukotomia, czyli jakby oddzielenie części przedczołowej połączenia z innymi obszarami mózgu. No, można się dziwić, ale on dostał za to Nagrodę Nobla w 1949 roku. Jednak w Europie ta metoda nie przyjęła się ku ogromnej frustracji Monica, ale znalazła bardzo podatny grunt w Stanach Zjednoczonych, gdzie grasował taki pan, który się nazywał Freeman i miał głowę do interesów. I doszedł do wniosku, że jest to, że na tym można zrobić po prostu znakomity interes. I opracował taką nową metodę lobotomii przezoczodołowej. Znieczulał na bardzo krótko pacjentów takim szokiem elektrycznym i następnie, tutaj za chwilę obrazek pokażę, przez oczodół nad okiem wprowadzał taki długi szpikulec do lodu i wykonywał taki ruch w jedną i w drugą stronę, przez co niszczył tą korę przedczołową. Robił to razem ze swoim kolegą, panem Watsonem, i w latach 40. i 50. ten zabieg stał się jednym z najbardziej popularnych zabiegów w ogóle medycznych. On to robił w warunkach bardzo różnych, nie tylko w szpitalu. On jeździł po Stanach Zjednoczonych i każdemu, kogo tam rodzina przyprowadziła, że jest niespokojny, czy chory, czy coś, robił tego typu zabieg. Grasował bardzo długo, prawo do wykonywania zawodów stracił w 1967 roku. Miał za sobą około 3,5 tysiąca operacji. Przyznawał, że zmarło około 3% pacjentów, czyli no bardzo optymistycznie licząc zabił około 105 pacjentów, a resztę osób, tych, które przeżyły, trwale okaleczył. No tutaj jest właśnie zdjęcie Freemana i Wattsa. Co się działo po tych zabiegach lobotomii? Oczywiście występowały bardzo głębokie zmiany osobowości, ale też w 12% pojawiała się padaczka, a inne powikłania obejmowały otępienie, ropnie mózgu, czy zakażenia śródczaszkowe, czy krwotoki śródczaszkowe. U prawie 30% pacjentów choroba wcale nie mijała, pojawiały się nawroty choroby tej pierwotnej. Śmiertelność była wysoka, obliczono, on mówił o 3%, obliczono śmiertelność na prawie 7,5%. No i tutaj jest właśnie pan Freeman i jak ten zabieg wykonywano. Tutaj nad okiem taki szpikulec, prawda, dawał młotkiem, ten szpikulec popychał, rozwalał tutaj kość i tym szpikulcem tak wykonywał taki ruch, niszcząc
tutaj właśnie część płatów czołowych. Między innymi taki zabieg został wykonany na młodej, ślicznej dziewczynie, córce senatora Kennedy'ego, która była panienką dość frywolną i ojcu politykowi po prostu dość sprawiała kłopoty. No więc zabieg skończył się ogromnym sukcesem, tyle tylko, że z ładnej, żywej i szczęśliwej dziewczyny stała się bezwolną kukłą. Leczono nie tylko chorych psychicznie, ale też prostytutki, recydywistów czy homoseksualistów, jako że wtedy uważano homoseksualizm za chorobę psychiczną. No i tutaj tacy pacjenci po lobotomii, a tutaj kadr z słynnego filmu Lot nad kukułczym gniazdem. No niestety ten film też zrobił bardzo złą prasę zabiegom elektrowstrząsowym, które do tej pory są stosowane, stosujemy i naprawdę jest to jedna z bardziej skutecznych metod leczenia w psychiatrii i nie ma w tym nic strasznego i groźnego, no ale ten film zrobił bardzo złą prasę zabiegom. Natomiast no jeszcze gorszą prasę zrobił oczywiście zabiegom lobotomii. Przykłady wypowiedzi rodzin pacjentów. Nie znam lepszej metody zniszczenia rodziny od pańskiej operacji. To list córki pacjenta do Freemana. Od czasu pańskiego zabiegu mój ojciec zmienił się w nieodpowiedzialne za swe czyny dziecko, pisała autorka. Dla mojego ojca operacja była prawdopodobnie sukcesem, gdyż od tamtej pory nie interesuje go ani przeszłość, ani przyszłość. Czy inna relacja? 67% pacjentów po zabiegu zmienia się w bezwolne warzywa, a kilka procent szybko umiera na wylew krwi do mózgu. Wprawdzie pozostała 1/3 nieszczęśników potrafiła funkcjonować w codziennym życiu, ale emocjonalnie i intelektualnie przypominali kilkuletnie dzieci. No, zaniechano tych zabiegów lobotomii, ale zaniechano ich bynajmniej nie z powodów etycznych, ale z powodu tego, że pojawiły się wreszcie metody skuteczne. W 1952 roku syntetyzowano pierwszy neuroleptyk, czyli pierwszy skuteczny lek przeciwpsychotyczny, chlorpromazynę, jeszcze do niedawna stosowany. W 1959 roku pojawiły się pierwsze leki przeciwdepresyjne, takie jak imipramina, czyli lek trójcykliczny, lek przeciwdepresyjny, czy inhibitory monoaminooksydazy. Od tej pory datuje się era nowoczesnej psychofarmakoterapii, no i od tej pory wreszcie no, można było skutecznie pacjentów leczyć. Można było pacjentów leczyć, ale wciąż pozostaje problem stygmatyzacji. Do dzisiaj problem stygmatyzacji wpływa na relacje pacjent-lekarz, wpływa na współpracę z pacjentem. Choroby psychiczne do tej pory przedstawiane są w mediach, w sztuce, w zwykłym życiu jako coś złego, coś bardzo groźnego.